Pięknie, pięknie. To jest, to jest mój gość Michał Kozioł, mój gość gospodarz, kolejny, drugi. Tak, a to jestem gospodarzem, a Ja to też jest mój... jestem gospodarzem. Wszyscy się tutaj gospodarzem. Tak, bo, wszyscy, bo to jest nasz wspólny dom, bo to jest mine. To jest nasz Nama. Dobra, zacznijmy. Może od Mandaloriana. E, ty chciałem powiedzieć, że jestem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen. E, Michał. Natomiast widziałeś ile części? Ten podcast to się w ogóle powinien nazywać i e, Like albo e, Gicki tak mówiąc z terminologią <laughs> no. E, na jało nie widziałem żadnej części, ale myślę, że to jest też ciekawa perspektywa do oglądania Mandaloriana. Tak, e, tak zdecydowanie. Bo jak dla mnie Mandalorian jest czymś zupełnie innym od wszystkich. In Gwiezdnych Wojen. I jest troszeczkę no ciekawszym serialem jak dla mnie niż standardowe, współczesne produkcje. Ale Michał, ty sobie powtórzyłeś kilka odcinków. Powtórzyłeś. Oglądałeś kilka odcinków pierwszego sezonu. I my obaj już jesteśmy po pierwszych dwóch odcinkach sezonu drugiego. Co sądzisz, jak ci się podobał? O tej wspomnę, że spoilery, także. Uwaga. A jak Ci się podobało, podobały pierwsze dwa odcinki, jeśli chodzi o w ogóle całość Mandaloriana? Ona być może nie trafia do mnie z racji tej, z tych odwołań do Star Warsów. Ja je widzę, ja je czuję, że one tam są. Wiem nawet w których momentach one występują. Natomiast ten vibe nostalgii do mnie nie trafia z oczywistego względu, z racji tego, że Star Warsów no tak. nie oglądałem. Natomiast jak mam ocenić Mandaloriana jako, jako całość, jako serial, jako, powiedzmy, osobną produkcję z mojej perspektywy? Ja nie wiem, czy takie całe Star Warsy takie są, natomiast podejrzewam, że tak. Mandalorian idealnie się wpisuje w tą taką Tolkienowską wizję tego, że jeśli chcesz tworzyć świat fantastyczny, to nie musisz tworzyć nowego liścia, tak tutaj na tym przykładzie to było, tylko. Tworzysz coś na podstawie tego, co ludzie już znają. Czyli nie musisz tworzyć nowej koncepcji jakichś gatunków drzew, tylko bazujesz na przykład na tym, że ludzie wiedzą, czym jest drzewo i możesz to drzewo zmienić na przykład na kolor fioletowy, i to już jest takie fantastyczne w jakiś sposób. I mi to w Mandalerianie nie siada, bo mam wrażenie, że jest to, że do przesady. Ten świat jest antropocentryczny maksymalnie, ale rozumiem, że jeśli ktoś jest fanem Star Warsów, to gdzieś ta wizja dla mnie ta wizja troszkę trąci myszką, nie do końca do mnie trafia. Tym bardziej, że mamy wiele science fiction, które dzisiaj oferują coś nowego. Natomiast jeśli chodzi już o sam drugi sezon Mandaloriana, w porównaniu do pierwszego, prawdę mówiąc, podobał mi się dużo bardziej niż pierwszy. Nie oglądałem całości pierwszego sezonu, to muszę przyznać, gdyż byłem tym serialem, prawdę mówiąc, troszkę znudzony, więc wiem, co się tam dzieje, natomiast jakoś bardzo się nie wgłębiałem. Drugi sezon natomiast sprawił mi multum przyjemności. Głównie dlatego, że jest to. Odczuwam chęć oglądania tej akcji w końcu, że ta akcja jest oczywiście w jakiś tam sposób kliszowa. Natomiast to starcie Mandaloriana z chociażby z tym smogiem, tak? Z smog, Smog, cried, tak. Tak. No Coś... to jest po prostu. Fantastyczne widowisko. No, mi tak, się to, to było pięknie zrobione. Mi się podobało w ogóle jakby przez cały, cały w ogóle sezon pierwszy początek tego odcinka. Tam jest te paski czarne nadal i na górze 21 na 9 forma, i tak nagle wchodzimy, jakby pełne 16 na 9, tak. pokazujemy wielkość tej bestii. Taki trochę nolanowy chwyt, jaki tam brał w Batmanie swoim, że zawsze jak miał coś większego do pokazania, to brał nagle był ekran wyższy. E, fajnie to wyglądało. Efekty, szczególnie jak na seriale. efekty bardzo e, spoko. E, ale wracając e, do ogólnie jako całości, e, mam wrażenie, że Mandalorian jest takim... E, e, przedłuża to podejście Disneya e, do tworzenia filmów, jakie widzimy w Marvelu tak naprawdę, czyli jakby bierzemy sprawdzony świat, sprawdzony uniwersum i bohaterów z tego i wsadzamy e, i e, bierzemy filmowców, i, i każemy im nakręcić jakiś fajny film, który może być dowolnym gatunkiem, tylko żeby wrzucić to w ten świat, w ten serial i tak dalej. E, I to działa, bo na przykład pierwszy odcinek to jest taki typowy western. E, przyjeżdża e, wolny strzec do miasta i okazuje się, że szeryf ma problem z bestią i, i z bandytami. E, ale strzelec, dogaduje się z bandytami, żeby pokonać wspólnymi siłami bestie, e, i wyruszają na misję razem. E, I się udaje. A druga, e, drugi odcinek, za to, to tak dla mnie troszeczkę taki horror. E, w sensie przez drugą połowę. Tam próba przeżycia, te pająki, jakby tak, były tak, takie. Tak. Wow. E, mi się drugi odcinek dużo, może nie dużo, ale bardziej podobał, bo właśnie było. Mniej takiego mniej, e, gadania więcej akcji, kiedy się działo. Drugim, w pierwszym odcinku mam, mam wrażenie pierwsze 15-20 minut, tak nie mogli się zdecydować, co chcą zrobić, czy chcą kontynuować e, rzeczy z pierwszego sezonu, czy chcą nowo, no, coś nowego. E, co, co drugiego odcinka, nie wiem, czy ty słyszałeś o tej kontrowersji, którą wzbudziło to, że. Baby Jona zjadł. Tak, Jezus. Jaka. To, to, to było straszne, miałem straszny dysonans wewnętrzny, jak odczuwać to, co robi Baby Yoda. Jednocześnie to było kropne, a z drugiej strony. On jest taki słodki zawsze. No cóż, no już kapitalizm zadziałał i e, można kupić figurki z Baby Jodą zjadającym. O jezu. Żeby jaja jezu. E, robią to ci sami, co robią te e, action figures, te takie pop, coś tam nie wiem. A pop, co się pop. pop, no wiem, wiem. Pop. E, takie z głów, dużymi główkami. Tak, no, tak, no. Tak, no tak, tak. A wprost coś takiego kosztuje. E, Natomiast e, nie no, ja się zgadzam, że drugi był ciekawszy pod tym względem akcyjnym. Mam wrażenie, że ta akcja z Baby Jodą też prowadziła ciekawy dyskurs. Natomiast mówię, w no, moim oczekiem Mandalorian to jest po prostu rozrywka, która jest taka prosta i przewidywalna w jakiś sposób. To znaczy, wiemy, że ostatecznie Mandalorian wyjdzie z tej opresji, wiemy, że ostatecznie bestia zostanie pokonana. To jest takie filgu, to jest takie, mój jeden przyjaciel nazywa takie rzeczy takim odpowiednikiem kotleta schabowego. Tak, tak, to zdecydowanie jest mi się, kotlet mi się, schabowy. Mi się, mi się to bardzo porównanie podoba, że to jest po prostu coś, co lubisz, coś, co ci smakuje i coś, przy czym się dobrze tak, bawisz. Tak, tak. Tylko, e, tylko mam wrażenie, że to, co przewyższa Mandalorian, Mandaloriana nad e, innymi serialami właśnie takimi prostymi serialami z prostą fabułą, e, czymś tak, takim kotletem, który się chce jeść codziennie, e, to różnica jest. E, są dwie różnice główne. Pierwsza, jakby ten klimat ten świat cały, jakby bo fajne jest to, że to każdy kolejny odcinek, mimo że historia jest sztampowa, to świat jest coraz nowszy. To jest jakby lubią stadać kompletnie nowe, nowe rzeczy, nowe rasy, nowe planety. I, I to... wszystkie te rasy mają dwie nogi, dwie ręce, dojrzewają od dziecka do dorosłości, muszą spać. Albo, Zawsze jest to samo. A tutaj, tutaj przynajmniej jakieś e, troszeczkę in, inaczej, inaczej wygląda. Nie wiem, jak się nazywała ta rasa w tym drugim odcinku. No ale to i ciekawy, ten metoda e, e, przechowywania młodych i że nie można, e, nie można używać prędkości nadświetlnej, bo inaczej umrą, to jest ale, ale mi się to wydawało komicznie pretekstowe. Tak, to było głupie. Ale podobało mi się ten, podobało mi się bardzo jak te samo jak te, jak te starej Republiki, nowej Republiki po prostu przeleciały. Po prostu tak, jak, jak gadasz z policjantem, który tam cię sprawdza. To, to było to, to był fajne. Mi się bardzo podoba Mandalorianie rzecz, która rzuciła mi się w oczy już w pierwszym sezonie, to, jest, to są te gagi. One fajnie, mam wrażenie, że one są w dobrym rytmie, i w dobrym smaku jakieś, to, że storm stormtrooperzy nie potrafią sobie trafić w jakiś tam cel, tak, albo... Tak, 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 albo to było fajne. To bo... rozmowa z, właśnie z tymi e, funkcjonariuszami Nowego Imperium, tak? Nie, nowego, Nowej Republiki. Nowej Republiki, tak, tak, bo Imperium upadło, to tyle wiem. Tak. E, ten, e, t, e, coś, e, coś miałem mówić, e, ale już, jeszcze, jeszcze, jeszcze zap, zapomniałem, no ale rzeczywiście, te, te gagi są fajne, a wiem, Taika Waititi przecież reżyserował końcówkę poprzedniego sezonu, te dwa ostatnie odcinki, i grał w roli tego robota, e, który tam się poświęcił pod koniec pierwszego sezonu. Mm -hmm. e, I Taika Waititi e, oczywiście to jest genialny reżyser. E, nie oglądałem jeszcze Jojo Rabbit, ale ciągle się przymierzałem. W sensie Coś, oglądałem, w część. Rze Rzecz fantastyczna, uważam. Oglądałem, ogl oglądałem tak półgodzinny fragment akurat, ale nie udało mi się jeszcze całości. No jego Thor Ragnarok to po prostu mnie zachwycił. To był jeden z najlepszych filmów Marvela, jeśli nie najlepszy. Um, czyli co? Czyli ci się jednak spodobał Mandalorian? Być może będę nawet w stanie śledzić. Zobaczymy. A kto wie, może przyjdzie ten moment, kiedy zasiądę i stwierdzę, dobra, to jest ten czas, żeby obejrzeć Star Wars po raz pierwszy w życiu. Chociaż oglądałem jedną część, tą pierwszą chronologicznie, która powstała, nie tą chronologii uniwersum. Tam z lat 70., tak, tak, no, tak? No, mam nadzieję. Tak. No, więc no, ale to, to w, w każdym razie, zarówno dla fanów, jak i dla laj lajków, Mandaloriana polecamy. Y I oczywiście jest dostępny w bardzo szerokiej, popularnej w Polsce. Platformie, jaką jest Disney. Plus. <grymne> 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 Oczywiście my przejechaliśmy specjalnie do zachodniej Europy. Tak. Żeby nie, sobie nie. My do Los Angeles przecież wracaliśmy. Nie, już taki, taki opalony przecież jesteś. <grymne> tak, zały. tak, tak. tak. Zdecydowanie właśnie. Siedział wracamy. przy mnie John Favreau i właśnie mówił, o fajnie, że przejechaliście i możecie obejrzeć. Chłopaki, fajnie, mi... że wpadliście. Tak, 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 tak było. Fajnie. Więc polecamy. <grymne> polecamy Disney Plus. <grymne> tak. Czy przez wypienię, czy